Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj przed nami bardzo interesujące i frapujące studium. Studium dotyczące 30 rozdziału Księgi Przypowieści Salomona, zatytułowane Pokora Mądrości. Myślę, że to jest trudny temat i dobrze będzie, jeżeli poprosimy Boga, żeby nam pomógł w tym rozważaniu. Zapraszam Andrzeja do modlitwy. Dobry Panie, chcemy Cię bardzo prosić o to, abyś szczególnie błogosławił nas, gdy będziemy się zastanawiać nad tym tematem pokory. Daj nam do serc wszystkim pokory. Chcemy Cię prosić o to, abyś przymnażał nam nieco mądrości, abyśmy umieli to wszystko rozsądzić i przyjąć do serc naszych. Chcemy Cię prosić o to, abyś błogosławił wszystkich internautów, abyś błogosławił ich domy, abyś błogosławił ich rodziny. Racz błogosław wszystkich tych ludzi, którzy zwracają się do Ciebie. W drugim imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. 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 Razem ze mną dzisiaj w studium udział biorą Andrzej, Leszek i Waldemar. A ja jestem Janusz. Temat, jak już mówiłem, frapujący. Są to słowa Agura, syna Jake z Massy. Nic więcej o nim nie wiemy. No, ale pewnie był to jakiś znakomity człowiek, skoro jego rozważania znalazły się w kanonie Pisma Świętego. A więc warto nad nimi poświęcić trochę czasu i trochę uwagi. Tytuł naszego rozważania jest też taki dosyć zagadkowy, bym powiedział, Pokora Mądrych. Mi się nasuwa jeszcze jedno pytanie. Czy ludzie pokorni i mądrzy muszą być smutni? No nie wydaje mi się. A dlaczego, skąd to pytanie? Czyżby pokora kojarzyła ci się ze smutkiem? Nie. To pytanie stąd, że na ogół my w naszych lekcjach, jak tutaj siedzimy, to mamy takie miny dosyć bardzo poważne i często przez słuchaczy odbierane jako smutne. To wam mówię to, co mi ludzie mówili. Dlatego myślę, że dobrze byłoby coś z tym zrobić, żeby się tak nie smucić, prawda? Bo czy można być pokornym i wesołym? Myślę, że to bierze się z innego nieco powodu. Jesteśmy tak bardzo skoncentrowani i tak poważnie traktujący Słowo Boże, że jakoś to samo tak się czyni, że jesteśmy też poważni. Chociaż myślę, że nie zawsze. Ja pamiętam niektóre nagrania, gdzie czasem było nawet dosyć wesoło. No tak. Ale prawdę mówiąc, uważam, że jeżeli studiujemy Słowo Boże, to ono jest o tyle poważne, ponieważ tutaj w tej Biblii nie ma ani jednego słowa, które byłoby słowem niepoważnym, jeżeli by tak kolokwialnie powiedzieć. Każde ma swoją wagę. Każde jest bardzo istotne. To też rozważanie tego słowa wymaga od nas jakiejś takiej skupienia, zastanowienia, rozważenia. No a wtedy, kiedy się myśli, to wówczas nie wchodzą w grę emocje jakby, lecz mózg pracuje na pełnych obrotach. A więc, drodzy słuchacze, nie uważajcie nas za smutasów, ale po prostu jesteśmy poważnymi ludźmi, którzy rozważają poważne sprawy. Tym bardziej, że to, co tutaj Agura na samym początku podaje, to mówi o tym, jakby za kogo możemy się uważać, jak się możemy czuć i jaki możemy mieć stosunek albo mniemanie o sobie, kiedy porównamy się jakby z Bogiem albo staniemy przed Jego obliczem. Tu mówi on o tym, jak to wiele trudu zadał sobie nad tym, żeby Boga poznać. Dał rady? Mądrością jest
pozyskiwanie wiedzy. Agur głowił się, zastanawiał się, jak tutaj pisze, mozolił się po to, żeby jak najwięcej zrozumieć. I to jest oczywiste, tak, że powiem inaczej, z poznawaniem Słowa Bożego albo poznawaniem Pana Boga to jest troszeczkę tak jak z jedzeniem. W miarę apetyt rośnie, jak się je. I tak jest z Panem Bogiem. Im bardziej Go poznajemy, tym coraz bardziej ciekawszy nam się wydaje, coraz bardziej nas pociąga i coraz więcej chcemy wiedzieć. Ale zwróćmy uwagę, że w tamtych czasach i tutaj w Biblii odnajdujemy wiele takich fragmentów, gdzie zwraca się uwagę na zjawiska, które nas otaczają. Przyrodę, cały wszechświat, to wszystko, co nas otacza, mówi o tym, że ten świat jest niezwykle skomplikowany, a jednocześnie niezwykły, tajemniczy, być może często. Zgoda. W takim razie, jeżeli my przeczytamy te teksty, które tu od czwartego wiersza są, kto wstąpił na niebiosa i zstąpił, kto zebrał wiatr w swoje dłonie, kto winął wody płaszczem, kto stworzył wszystkie krańce ziemi, jakie jest jego imię, jakie imię jego syna, czy wiesz? Wydawałoby się, że dzisiaj my może już potrafimy na to wszystko odpowiedzieć. Zatem nie musimy się czuć tacy pokorni przed tym naszym Bogiem. Zgodzicie się z takim stanowiskiem? Badając przyrodę, stawiam coraz więcej pytań, a nie... To jest dziwne, prawda? Rozwiązujemy te, które były, co to prawda, ale to, te rozwiązania, to poznanie prowadzi do szeregu kolejnych, które bardziej jeszcze zgłębiają. Jeden z wybitnych naukowców u szczytu swojej sławy powiedział: wiem, że nic nie wiem. Tak. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na coś, co było w tych pierwszych wersetach 30 rozdziału Księgi Przysłów. Bo Agura w tym pierwszym wersecie mówi o tym, że mozolił się nad czym? Nad sprawą Bożą. No. Czyli rozstrzygnął jakieś tam sprawy Boże. Czy nie wiem, co miał na myśli. Czy miał na myśli, że badał właśnie przyrodę, czy też badał, co Bóg czyni dla człowieka. Badał jego może prawo. Nie wiem dokładnie co miał na myśli, ale jeżeli wezmę pod uwagę werset trzeci, nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najświętszym. Czyli w tym, w tej pogoni za jakąś wiedzą, za jakimiś tymi niby sprawami bożymi, które się, na którym się mozolił, gdzieś pominął tą najważniejszą, czyli wiedzę o samym Bogu. Czyli być może, że tu jest właśnie ta jego wypowiedź o tym, że tak naprawdę nie poznał Boga. Coś podobnego znajdujemy w księdze Hioba, który mówi, że Boże, nie znałem Cię wcześniej, ale teraz po tych wszystkich doświadczeniach już wiem, jaki jesteś. Wcześniej był Bogu wdzięczny tak po prostu, bo uważał, że Bogu jest należna się cześć i dlatego mu ją oddawał. Miał dużo błogosławieństw, ale kiedy zostało mu to wszystko odjęte, wtedy poznał Boga, że Bóg nie tylko sprawia wszystko dookoła, jest w stanie nawet wskrzesić jego dzieci, darować mu życie, ale troszczy się o zbawienie człowieka, o coś więcej. I tam właśnie później to jest taki przepiękny werset, który praktycznie mógłby równie dobrze być zapisany w Nowym Testamencie. Ale... kiedy Hiob mówi właśnie o tej nadziei, ale tak związanej z którą wrażenie, daje Bóg. Że ty chcesz dojść do innego wniosku niż doszedł Agur. Bo on mówi, że mozoliłem się i uległem. I nie dałem rady. Czy my jesteśmy w stanie tak faktycznie poznać tego Boga? Ale właśnie końca? Ja zwróciłem uwagę, że on się mozolił nad sprawami bożymi, a nie nad samym Bogiem. No właśnie. Natomiast nad poznaniem Bogiem, Boga, to dopiero w trzecim wersecie o tym wspomina. To zależy, jak zrozumiemy to mozolenie się nad sprawą Bożą, prawda? Bo też, jak ja to przeczytałem pierwszy raz, to mozoliłem się nad sprawą Bożą i uległem, to tak pomyślałem, tyle się natrudziłem, tyle zachęcałem tych ludzi, tyle apelowałem do nich i nie dałem rady i mam dość, prawda?
a to wszystko się nie da ruszyć. Chcemy zakończyć dzieło Boże na ziemi, apelujemy o ewangelizację, o aktywność, a ludzie nas słuchają, potakują głowami i dalej idą do domu i to samo robią. Agur tutaj, przepraszam, że wejdę w słowa, Agur tutaj wyraźnie pokornieje wobec tego, do czego we wnioskach swoich dochodzi. I chociaż nazywa siebie, że jest, że nie, że poległ, że jest głupi, że nie ma rozumu, to raczej świadczy zupełnie o czymś innym dalszy tekst, ponieważ on tutaj zadaje pytania. I powiem tak, sam fakt umiejętnego zadania sobie pytania i próby odpowiedzi już jest mądrością i to daleko idącą mądrością. Wielu ludzi dzisiaj żyje w ten sposób, że nie zadaje sobie pytań najprostszych. Nie potrafi odpowiedzieć na nie logicznie, a jednak często kłapie, że tak się wyrażę, swoimi ustami, językiem, chlapie i wygłasza pewne tezy, pewne jakieś slogany, które zupełnie nie mają odbicia w mądrości. Agur zadaje wiele tutaj pytań. I to, że nie znajduje odpowiedzi na te pytania, to tylko może spokornieć pod wpływem tego, jak Bóg jest mądry i wielki, że On swoim umysłem, rozumem nie może tego objąć i że to nie jest w stanie do objęcia. Więc tutaj wyraża podziw dla Boga i sam siebie uniża. Tak, czyli właściwie, jak powinniśmy wziąć pod uwagę przypowieść Jezusa z Ewangelii Łukasza, 18 rozdziału, o celniku i faryzeuszu, którzy przyszli obydwaj do świątyni i co powinniśmy zrobić w takim rezultacie, takiej przypowieści? Jaki wniosek byście wyciągnęli? No każdy z nas jako chrześcijanin powinien się zastanowić, czy przypadkiem nie jest, skoro jest chrześcijaninem i to takim niby wierzącym, czy faktycznie nie jest przypadkiem tym faryzeuszem. Czyli de facto powinniśmy się uderzyć w piersi, powiedzieć moja wina, i właściwie skończyć tę dyskusję. Tym prawda? Bardziej, że w Apokalipsie... No, nie, zupełnie. Tym bardziej, że w Apokalipsie czytamy, że w tym liście do siedmiu zborów i do ostatniego zboru, czyli jeżeli uważamy, że żyjemy w czasach końca i ten list jest do nas, no to charakterystyką tego kościoła właśnie jest jak gdyby podobna rzecz jak tego faryzeusza, że jesteśmy bogaci, że wszystko wiemy, że znamy Boga, znamy prawdę, wszystko jest fajnie, a jednak czegoś nam brakuje i powinniśmy nabyć tego złota, które jest u Boga. No właśnie, jest wiele tekstów mówiących o tym, abyśmy poszukiwali jednak tej wiedzy i nabywali mądrości. Wiedza powinna czynić nas mądrymi, czyli takimi, którzy umieją wykorzystać posiadaną wiedzę. Jeżeli my wiemy o tym, że nie jesteśmy w stanie zapanować nad przyrodą, no to powinniśmy spokornieć wobec Boga, który włada tą przyrodą, który jest stworzycielem. Ja, jeśli mogę, to tekst pamięciowy dzisiejszego rozważania jest w Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale i 3 wierszu. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Rzeczywiście Jezus nas nie poucza i nie mówi tutaj o pokorze. Przecież nie chodzi mu tu o to, żebyśmy byli ubodzy w duchu, czy w Ducha Świętego, czy żebyśmy nie mieli wiary. To ten tekst absolutnie nie mówi o tym, tylko właśnie mówi o tym, że mamy być pokorni. Rozszerza to mój ulubiony tekst Michała 6,8, który mówi, że o człowieka, że czego Pan Bóg oczekuje od człowieka? Tylko abyś miał miłość i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Tak naprawdę im bliżej człowiek stanie pewnej jakiejś szczątkowej wiedzy, bo chyba tak ją by trzeba nazwać, to uświadamia sobie swoją nicość, znikomość i małość. Mhm. Skądinąd znane nam są twierdzenia i chociażby sam fakt, że Jezus gotowy był umrzeć za każdego z nas, nadaje nam wartości. Czyli to stoi jakby w sprzeczności z tym twierdzeniem, że jestem głupi, nic nie wart i
i powinienem, jestem prochem i pyłkiem, nic nie wartym, prawda? Czy to jest do pogodzenia taka sprzeczność? Oczywiście, że jest do pogodzenia, nie ma tutaj akurat sprzeczności. To tylko jest kwestia aspektu, w jakim rozpatrujemy dane słowa. Jeżeli Pan Jezus mówi, abyśmy byli ubodzy w duchu, to mówi o tym duchu. Ktoś może być ducha bojowego, ktoś może być ducha pysznego, ktoś może być ducha takiego czy innego. I w tym sensie Pan Jezus mówi, abyśmy się nie wynosili, nie pysznili się, żebyśmy nie nadymali się tą mądrością jakąś, którą my uważamy za mądrość, a wobec Boga to żadna ta mądrość, którą my posiadamy na dobrą sprawę. Zatem tutaj potrzeba, żebyśmy byli ubodzy. I tutaj w przypowieści właśnie tej, o której wcześniej wspomnieliśmy, pyszny był właśnie ten faryzeusz, który chwalił się przed Bogiem, jaki to on jest bardzo świętobliwy, gdy tymczasem tamten celnik nie śmiał nawet wspominać o tym, kim jest, wiedział, kim jest naprawdę, wiedział, że Bóg wie, więc tylko prosił o przebaczenie. I tutaj jest ta ubogość ducha, świadomość tego, kim naprawdę się jest. Celnik wynosił się, był ducha bogatego, mniemał o sobie bardzo wiele. My żyjemy w świecie, w którym cały czas próbuje się budować społeczeństwo, które ma być pewne siebie, każdy ma być silny, wiarę mieć w sukces, nigdy się nie załamywać, nigdy nie poddawać się i tym podobne. A ogór mówi, że uległ. Czy on się jest zmartwiony z tego powodu? No nie, bo on naprawdę nabywa mądrości. Człowiek, kiedy jest taki napompowany siłą i potęgą, no może wobec ludzi robić furorę i równie tyle dobrego, co i złego może zrobić. To jest różnie wykorzystywana często ta energia, którą w siebie pakuje. Niemniej jednak przed Bogiem cóż to znaczy? Zaryzykowałbym takie twierdzenie, że taki człowiek, o którym mówiłeś, taki napompowany, pewny siebie, po prostu nie jest w stanie od Boga nic przyjąć. No właśnie. Bo ma dość wszystkiego. A człowiek pokorny, człowiek mądry i potrafi prosić Boga, żeby mu coś dał. Bo czuje się mało wystarczalny, niedoskonały i przychodzi do Boga z jakimś życzeniem, z jakąś prośbą. Mówi, Boże, daj mi coś. I co byśmy chcieli od Boga dostać? Czy byśmy chcieli dostać to, o co Agur prosi? Pamiętacie, o co on prosi? Prosi o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Mianowicie... To może ja przeczytam te wersety. To jest 30 rozdział przypowieści. Od wersetu 7 będę czytał aż do 9. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nienawidź mnie z ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan? Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. To jest przepiękna nauka tego, jak powinniśmy żyć. Powinniśmy mieć wszystkiego umiarkowanie. No, skrajności... Takie się mi wydaje też dosyć skrajne to stwierdzenie, abym będąc syty. Czy... Byliście kiedyś syci? No bo to nieraz. Właśnie, no. Oczywiście, że tak. My tu akurat jesteśmy za często syci. No, prawda? Europejczycy jako Europejczycy, no. Czy świat zachodni, tak. Tak, tak, mówię o nas jako tak. Ale więc, no dziękować Bogu za to chyba powinniśmy, że potrafimy być syci, że mamy tę możliwość być sytymi. Z drugiej strony to nie jest zło, że jesteśmy syci, a górnie mówi, żeby nie był syty, tylko żeby nie zapomniał o Bogu, kiedy no będzie syty, więc o to chodzi. Ponieważ nie zapomnie wtedy, kiedy będzie wiedział, co z tym nadmiarem zrobić, bo my mamy żyć dla innych ludzi, a nie tylko dla siebie. Mi się przypomina, wiecie, w Indiach w tym roku przyglądałem się na zwierzęta. I wiele z tych ludzi nawet domów nie ma, a jak ma, to ma takie
szałaski, nie wiem jak to nazwać, takie kurniki, w których lepianki mieszkają. Lepianki to już są bogatsi ludzie. To mówię z pełną odpowiedzialnością, ale wiecie, zwierzęta nie mają obór. Nie mają, gdzie by miały mieszkać. I tak się zastanawiałem nad tym tekstem biblijnym, który mówi, że wół zna żłób swojego pana. I wiecie, że to jest ciekawe, że te zwierzęta nie mają swojego jakby, swojej obory, ani jakby tego żłobu, ale wiedzą, gdzie mają do domu wrócić. I ja myślę, że człowiek jest tak przewrotnym stworzeniem, że jest gorszy niż zwierzę. Przepraszam, że to mówię, ale to zresztą to Słowo Boże nas tego uczy, że ono tak właśnie mówi, że Izrael jak często odchodził od Pana, a wół zna żłób swojego Pana i on nigdy nie odejdzie. Wiecie, to jest naprawdę niesamowite, że przyglądałem się na te zwierzęta, one nie mają żłobu, a pilnują domu, do którego należą. Natomiast my, gdybyśmy mieli choćby namiastkę tego, co zwierzęta, to nie odpuszczalibyśmy, nie odstępowalibyśmy od Pana. No ja myślę, że jako chrześcijanie to chyba o głowę przebijamy jeszcze Izraelitów swoim nieposłuszeństwem, zapomnieniem i odejściem. Mówię o tak zwanych chrześcijanach, prawda? Z nazwy. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że jednak Agur pisze o tym, że chodzi mu tutaj o to sytość w kontekście bogactwa. Bo w tym wersecie 8 pisze właśnie, że nie, ani nie obdarz mnie bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. Prawda? Dokładnie tak. Jeden potrzebuje zjeść jedną kromkę, a drugi trzy. I wcale nie ma za dużo, ani ten za mało. Taka jest prawda. Prawda? Autor tego studium bardzo ciekawą myśl podał. Zwrócił uwagę na to, że o ile w pierwszym przypadku, kiedy mamy za dużo, to może spowodować, że odejdziemy od Boga. Wbijemy się w pychę. Dokładnie. Natomiast w drugim przypadku, ten pierwszy przypadek jest jak gdyby gorszy niż ten drugi. Bo w drugim przypadku, kiedy on jest biedny i mógłby zacząć kraść, to z życia nie eliminuje Boga. Wręcz odwrotnie. Przejmuje się tym, ale go znieważa. Że może go znieważyć, właśnie. Co tu jest gorsze? No chyba jednak negacja Boga. Trudno to zważyć, albo zmierzyć, myślę. Jedno i drugie jest złe. Środek tu jest idealny chyba. Ja muszę wam powiedzieć jedną taką, swoje takie doświadczenie, że myślę, że to będzie może lekcją dla innych, ale kiedyś mi Pan Bóg dał troszkę więcej środków finansowych i nimi zarządzać. I jakoś nigdy nie uważałem się za bogatego, ale wiecie, przychodzi takie ryzyko, gdzie ludzie wmawiają ci i robią z ciebie kogoś niesamowitego, co nie jest w ogóle prawdą, a to jest tylko wynik łaski Bożej, że się to dzieje albo tamto. Tak to trzeba postrzegać, moi drodzy. A ludzie wmawiali mi, jaki ja to jestem inteligentny, jaki ja przedsiębiorczy, prowadzę działalność w Norwegii, nie znając norweskiego ani angielskiego i w ogóle tam wpędzając cię w różny taki stan pychy. I to nie jest właściwe i to nie jest dobre. To na ogół, trzeba powiedzieć, to byli przyjaciele. Tak, tak. I to jest tak niebezpieczne, nawet nie wiesz, kiedy zaczniesz kiedy w to wierzyć. Tak jest. To jest najgorsze. No i Pan Bóg dał na szczęście to, o co prosił tutaj Agura, przepraszam, bo nie wiem, jak to się odmienia. W każdym razie i to człowiek z wdzięcznością pokornieje. I to naprawdę tak jest, że to jest wszystko, co dostajemy, to może być tylko i wyłącznie od Pana, czy to dobro, czy to zło. I za jedno i drugie należy Bogu dziękować. Agur tutaj jeszcze w swoich rozważaniach podaje kilka przykładów takich negatywnych. Jak ludzi, którzy niewdzięczni są, którzy są źli, którzy nie mają pokory. I tu są kilka tekstów, które mówią, na przykład 11 tekst. Jest ród,
który zurzeczy ojcu i nie błogosławi matce. 17. Oko, które siedzi z ojca i gardzi sędziwą matką, wydziebią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta. Bardzo mocne stwierdzenia, ale myślę, że są dosyć to istotne, że to jest jakby ta druga strona tych dwóch spraw. Ta druga sprawa, o którą on prosi, żeby nie być tym człowiekiem złym, niewdzięcznym, który by miał w jakiś sposób Bogu okazywać takie uczucia. Bo przez okazywanie ich rodzicom to okazuje się również je Bogu chyba, prawda? Dobrze rozumiem. Ja uważam, że to jest taki pierwszy stopień subordynacji. Jeśli się nie oddaje, jeśli dzieci nie oddają się temu pierwszemu stopniu subordynacji rodzicom, później władzy samorządowej, później państwowej, a już najwyższej, czyli Bogu, to są takie stopnie, gdzie jeśli się to lekceważy, to one w jakiś sposób odzwierciedlają się i do tego najwyższego, czyli naszego Boga. Czy nie jest to najgorszy przypadek właśnie takiej bezbożności i skutków później w przyszłości, bo nie szanować własnych rodziców, to jak można szanować Boga, prawda, którego się nie widzi z jednej strony. Ale chcę powiedzieć jeszcze o czymś innym. Miałem okazję znać wielu więźniów przebywających w więzieniach, pracujących akurat w różnych firmach i rozmawialiśmy. I co ja zauważyłem, że bardzo wielu tych więźniów miało ogromny szacunek do matki. Osadzone. Tak, ci osadzeni mieli szacunek do swojej matki głównie. Do ojca różnie, to pewnie dlatego, że to były często też patologiczne rodziny, ale przynajmniej, żeby mieć szacunek dla matki. To jest dla nich bardzo istotne i ważne. To wtedy myślałem sobie, że w nich jeszcze są odruchy ludzkie, mimo różnych przestępstw, które w swoim życiu mieli, to jednak jest coś jeszcze, ale jeżeli już ktoś, tak jak słyszymy, zabija rodziców, para młodych ludzi, dlatego że im się nie zgadzają na ich wspólne życie, czy zabijają dla pieniędzy, dla spadku, dla domu, no coraz częściej takie rzeczy się słyszy. To jest ogromne zwyrodnienie, jeżeli to się z domu wynosi. No jednym z takich, jakby to powiedzieć, wyznaczników z czasów końca, jeżeli chodzi o ludzkość, jest właśnie tekst, który mówi o tym, że w czasach ostatecznych ludzie będą nieposłuszni swoim rodzicom, tak, że dzieci nie będą posłuszne swoim rodzicom. Ja chciałbym przeczytać może z Księgi Wyjścia, z 21 rozdziału, dwa teksty, 15 i 17, który mówi o tym, jaka kara była w Izraelu za znieważenie ojca czy matki. Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć. No, takie prawo bardzo mocno uczyło szacunku do drugiego, do osób starszych, pamiętajmy do rodziców. Pamiętajmy cały czas, że my o tym mówimy w kontekście pokory, mądrości. Czyli człowiek prawdziwie mądry jest na tyle pokorny, że będzie szanował rodziców, będzie przyznawał innym rację, będzie słuchał autorytetów, nie będzie swojego zdania nad innych wynosił. Nie będzie się narzucał, prawda? To są chyba te cechy. No może tak, ale chyba nie do końca. Pokora z kolei nie może być zgadzaniem się ze wszystkimi, przyznawanie wszystkim racji, bo kiedy ktoś nie ma racji, to trzeba wyraźnie to wyartykułować i powiedzieć, że przepraszam, ale nie zgadzam się, jestem innego zdania. Jeżeli ma się argumenty, tylko właśnie wypowiadać się wtedy, kiedy się ma mądre argumenty. I wcześniej żeśmy przerabiali tutaj teksty, gdzie była mowa o tym, że głupiemu może nawet nie warto odpowiadać, prawda? Ale mądremu warto powiedzieć, jeżeli ma się argumenty mądre. Więc ja nie wiem, Waldku, czy ja bym się do końca z tobą zgodził, bo właśnie są pewne elementy, gdzie na pewno tak. I chyba masz to na myśli, o czym Jezus mówi, ucząc, że kiedy jesteś jakby, nie wiem, czy zwolniony, czy można takiego słowa ująć, ale
Ale wtedy, gdy chodzi o sprawę życia wiecznego, jeśli chodzi o sprawę wiary i wyboru, to wtedy masz słuchać przede wszystkim Boga, a nie rodziców. To jest jedyny przypadek, ja innego nie znam, o którym mówi Jezus. Jeśli mówisz o tym, to tak, ale jeśli chodzi o inne kwestie, to żaden argument, nawet gdy masz rację, to właśnie na tym polega subordynacja, że on się poddaje, nawet gdy nie ma racji, bo szatanowi zależy na tym, żeby przekonać każdą ze stron, za każdym razem, że to ona ma rację i będzie polemizować i różne rzeczy, i przykre słowa, i wiele rzeczy. A więc myślę, że tu to jest właśnie ten wynik braku pokory, wynika z... nie tylko tak, u starszych, ale przede wszystkim zauważalny jest u młodzieży. Myślę, że tutaj myślisz, Andrzeju, o tej zasadzie, którą Piotr przedstawił przed przełożonym, przed Sanhedrynem, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, tak. Prawda? Nie zapominajmy jednak, w jakim świecie żyjemy. Przepraszam bardzo, jest początek XXI wieku i przed chwilą, jak tutaj sami stwierdziliśmy, że żyjemy w czasach, kiedy ludzie są okropni, są kłamliwi, są nieprawdziwi. Rodzice także zachowują się w sposób zupełnie przewrotny i nie taki, jaki powinny być. I mądry człowiek musi wyciągnąć mądre wnioski. Uważam, że nie jest mądrością zgadzanie się z głupcami, albo zgadzanie się z przestępcami, albo zgadzanie się z innymi. Trzeba w mądry sposób znaleźć swoją własną drogę życia i czasem może odejść i powiedzieć nawet i rodzicom: nie, mamo, nie, tato, nie sądzę, że ty masz rację. Przykro mi, szanuję ciebie, kocham ciebie, ale nie zgadzam się z tobą. Pójdę inną drogą, nie taką, jak wy mi wskazujecie. Czy szacunek rodzicom to znaczy, że wykonywanie wszystkich ich zachcianek, czy szacunek, prawda? No właśnie. Co to znaczy przez szacunek, prawda? Szacunek rodzicom? To, że nie zrobię nic im złego, prawda? Że nie będę przeciwko nim, że kiedy będą potrzebowali pomocy, to pomogę, ale kiedy swoim postępowaniem szkodzą, no to przepraszam bardzo. Jeżeli ojciec każe mi iść kraść, to przepraszam, nie bo takich pójdę kraść. Możemy znaleźć rodziców bez problemu dzisiaj, prawda? Albo matka mówi do córki: weź usuń tę ciążę, prawda? Ponieważ nie nadaje co się... Co sąsiedzi powiedzą, nie? Albo coś takiego. Co w kościele trzeba, powiedzą, czy coś tak, no w tym momencie trzeba swoją rację przedstawić, ta, która wynika z mądrości Bożej. Ja chciałbym zauważyć, że te zachowania to nie są czymś przypisanym do tego wieku, bo oni właśnie tutaj czytamy też w Biblii, że właśnie, żeby takim nie być. Więc takie rzeczy miały miejsce już wcześniej, że ludzkość od grzechu, odkąd popadła w grzech, no zachowuje się, potrafi naprawdę zachowywać się strasznie i trzeba z tym coś z tym zrobić. I mądrością jest, kiedy mamy w swoim życiu pokorę i ją pielęgnujemy. Pokorę. I tutaj jakbyśmy zastanowili się nad tym, czym ta pokora tak faktycznie jest. Czy to jest właśnie zawsze przyznawanie racji innym, czy na czym to w ogóle ma polegać ta pokora, nie? Ja myślę, że tutaj ten tekst, który mój ulubiony, że w pokorze obcować ze swoim Bogiem. Jeśli będziesz miał problem, a przyjdziesz z nim do Pana, to z pustymi rękami nie pójdziesz. No właśnie. Tak, ale też trzeba odpowiedzieć, myślę, Leszkowi chodzi o to, w jaki sposób obcować w pokorze nie tylko z Bogiem, ale z naszymi ludźmi. Z ludźmi, prawda? No co to jest w praktyce ta pokora, nie? Prawda? No, ja myślę, że czasem trzeba po prostu ustąpić, mimo że nie mają racji. A może częściej? A może po prostu odsunąć się. No. Januszu, a może jednak pomyśleć o tym, że nie, że oni nie mają racji i to ja mimo wszystko będę pokorny, to ustąpię, ale może pokora polega na tym, że może ja się faktycznie mylę. Może jestem przekonany... Nie zakładałem faktycznie. No widzisz, jak to jest. To łatwiej pokorą. Tak myśleć chyba, naprawdę. To o czym to świadczy chyba, nie? Ja myślę, że nauczyliśmy się już w czasie tego kwartału, że nie powinniśmy być tacy prędcy w mowie, tak. Żebyśmy się zastanowili. A teraz jakie jeszcze jest zastanowienie? I w naszym środowisku przecież takie panuje powiedzenie,
że jak nie wiem, co zrobić, to zapytaj mi się, co by zrobił Pan Jezus na moim miejscu. Bardzo pięknie. Ja wiem, że wiele osób praktykuje to, kiedy zaczyna próbować rozwiązać jakiś problem i jest to dylematem, zaczyna się zastanawiać, a jak by właśnie postąpił Pan Jezus. I wtedy bardzo wielu ludzi często odnajduje rozwiązanie dla takich spraw. Tak. To jest pokora. To postępowanie Jezusa czy Boga, Agur może tak nie nazwał tego po imieniu jak my dzisiaj, ale myślę, że obserwując przyrodę, obserwując to, co się wokół nas dzieje, my możemy obserwować właśnie postępowanie Boże, postępowanie Jezusa. I Agur tu w sumie nasze rozważanie tak jakby kończy takimi słowami, jakby też pytaniami. Trzy rzeczy są niezrozumiałe dla mnie. Owszem, cztery, których nie pojmuję. Szlak orła na niebie, droga węża na skale, droga okrętu na pełnym morzu i obcowanie mężczyzny z kobietą. Takie proste sprawy, nie? A jednak musimy się nauczyć pokory, bo to wszystko, mimo że nam się wydaje, że już tak wspaniale to wszystko znamy, tyle żeśmy pięknych filmów na te tematy oglądali i tyle dzieł ludzie napisali i tyle żeśmy rozmów już przeprowadzili, a w dalszym ciągu nas coś zaskakuje i znowu coś nowego i znowu jakieś inne rozwiązanie. No i co tu zrobić? Jak tu nie być pokornym wobec takiego bezmiaru tych możliwości, tej wiedzy, tego wszystkiego, co nam Bóg prezentuje? Pewien kiedyś stosunkowo młody człowiek powiedział tak. Jak byłem dzieckiem, uwielbiałem słodycze. I wyobrażałem sobie wielki taki tort, jaki bym zjadł, jaki on byłby bogaty, jaki byłby słodki, że aż wszedłbym w ten tort, jadł go rękami i tak dalej. I myślałem, że to jest największa słodycz, najwyższa przyjemność i radość, jaką można mieć w życiu. A potem poznałem kobietę. Ani to słodkie, ani nie zawsze takie piękne, jak sobie mogłem wyobrażać i do tortu nijak przyrównać. A jednak jest coś tak pociągającego i niezwykłego, że odnosi się tak niezwykłą przyjemność. Dla tej przyjemności ludzie popełniają wiele różnych i dobrych, i złych rzeczy. Tak, kochani, myślę, że tych rozważań moglibyśmy jeszcze wiele mieć, ale tak jak na początku powiedzieliśmy, pokora nas uczy tego, żeby uniżyć się przed Bogiem i powiedzieć, jestem nędzny, jestem faktycznie niedoskonały i przyznaję się, że nie wiem, i uderzyć się w piersi i zamilknąć. Ja częstokroć spotykam się z ludźmi, którzy w swoich wypowiedziach mówią, że jako ludzkość osiągnęliśmy już wiele. Poznaliśmy tak bardzo już, tak szeroko tą przyrodę. Tyle żeśmy osiągnęli. Przecież latamy już w kosmos. A nie tak dawno w kinach można było obejrzeć film, którego akcja właśnie dzieje się w kosmosie. I kosmonauci zostają wyrzuceni w tą pustkę. Jak ich odczucia, jacy wtedy są maleńcy. Czyli mimo tej całej technologii, mimo tych wszystkich osiągnięć, jesteśmy tylko pyłem w tym ogromnym wszechświecie, który Bóg stworzył. Im więcej poznajemy, tym bardziej się okazuje, jak mało wiemy i jakie jest to wielkie i wspaniałe. Podziękujmy za to Bogu, że daje nam takie możliwości, żebyśmy rozszerzali nasze horyzonty, również rozszerzali nasze obszary pokory, nasze możliwości uniżenia się przed Jego majestatem. Jest nam to potrzebne, myślę, każdemu i wszystkim tego życzę. I chcielibyśmy podziękować naszemu Bogu teraz za to studium, za to rozważanie. I Waldku, poproszę Ciebie o końcową modlitwę. Nasz ukochany Panie Boże Wszechmogący, stworzyłeś świat tak niezwykle barwny, tak interesujący, ciekawy, skomplikowany i złożony. Poznawanie go zajmować nam będzie wieczność. Dziękujemy Ci, że możemy poznawać ten świat, ale poznając go, odkrywając coraz to nowe zasady nim rządzące, a także jego cudowność, niezwykłość, chcemy wyrazić wdzięczność i pokorę. Często wydaje nam się, że będąc na tej ziemi, coś znaczymy, że wiele znaczymy, że możemy
wiele, gdy tymczasem w porównaniu z Tobą jesteśmy naprawdę kimś, kogo można zdmuchnąć jak pyłek. Niemniej jednak Ty, Panie, oddałeś za nas swoje życie, krew, sprawiłeś, że staliśmy się Tobie tak drodzy i warci jesteśmy Twojego poświęcenia. Zatem z jednej strony, Panie, czynisz nas kimś wielkim, doskonałym, wspaniałym, dzieckiem Bożym nazwałeś nas, a z drugiej strony musimy uchylić nasze czoła, musimy uklęknąć przed Tobą i oddać Tobie cześć i chwałę za Twoją niezwykłość, za mądrość, za miłość przede wszystkim do nas, za zbawienie, które nam dajesz, a także za możliwość nieustannego rozwoju, cieszenia się, podziwiania tego świata, który stworzyłeś dla nas i podziwiania Ciebie. W imieniu Pana Jezusa, naszego Zbawiciela, dziękujemy za te wszystkie dobrodziejstwa i podobnie jak Agur, prosimy Ciebie o to, abyśmy nie odeszli od Ciebie, lecz w każdej sytuacji znaleźli Twoją łaskę i w umiarkowaniu i w pokorze przeżyli ten czas dany nam tutaj i żebyśmy wykonali zadania, jakie przed nami stoją. Amen. Amen. Dziękuję moim kolegom za udział w tym studium, a Państwu życzę wielu również ciekawych przemyśleń nad tymi sprawami i zapraszam jednocześnie na kolejne studium, ostatnie już tego cyklu przypowieści Salomona, zatytułowane bardzo interesująco Kobiety i wino. A więc myślę, że to temat, który wielu zainteresuje. Już za tydzień zapraszam serdecznie.